A więc siema, witam Was w nowym sezonie Prawdziwe Życie Polish Car Driving. Pewno tego nikt za bardzo się nie spodziewał, bo jakoś nie było zapowiadane, no ale startujemy nowy sezon, który będzie bardziej regularny i nie będzie tylko jazdy na przyspieszeniu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, no a teraz musimy zamówić taksówkę, bo moje auto jest u kuzyna, bo przed wyjazdem do Ameryki go tam zostawiłem, żeby kuzyn dbał o niego. Tak, słucham, taksi Darłowo z tej strony. Dzień dobry, chciałbym zamówić taksówkę na peron główny w Darłowie. Dobrze, już wysyłam taksówkę do pana. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. A więc gdy czekamy na taksówkę, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam na mojego Discorda, do którego link macie w opisie, również do subskrypcji, bo każda subskrypcja to 5 zł dla Maćka na dobry start serii. Niecałe 5 minut czekałem i już przyjechała taksówka, nawet nieźli są. Witam serdecznie, proszę pana. A dzień dobry, proszę pana. Gdzie jedziemy? A niech w Krupach pan mnie wysadzi. Dobrze, już ruszamy. A czy mógłbym się pana zapytać, co pan dziś tak elegancko ubrany? Ponieważ wróciłem od wujka z Ameryki, no i przez to, że on miał dużo garniturów, to dał mi jeden i się nie przebierałem, bo w sumie bardzo wygodny ten garnitur. Mi się wydaje, że pan był bardzo długo w Ameryce, ponieważ ja już tak jeżdżę często od 2 miesięcy. I nigdy pana nawet na ulicy nie widziałem. No tak, ponieważ ja byłem ponad 2 miesiące w Ameryce, no i przeżyłem tam wiele przygód, o których nie lubię wspominać. Dobrze, to my już dojedźmy, ponieważ widzę, że pan bardzo zmęczony po pociągu i samolocie. No to akurat prawda, samoloty są bardzo męczące, pociągi już mniej, no ale również. Niech pan tutaj skręci i się zatrzyma. Dobrze, oczywiście. A więc ile wyszło, proszę pana? 40 zł wyszło do zapłaty. Dobrze, już płacę, no i do zobaczenia. Do widzenia, proszę pana. A więc jesteśmy po 2 miesiącach w domu, no i ja jestem bardzo zmęczony, więc pójdę się przespać. Już zostawiłem auto, to można wracać na autobus. Tylko szkoda, że najbliższy jest za godzinę. A więc ja już wstałem, no i jak spałem, to kuzyn napisał mi, że oddał mi auto wieczorem. No i przez to, że mamy auto, to muszę pojechać na duże zakupy, bo przed wyjazdem opróżniłem całą lodówkę, bo by tam wszystko się zepsuło. Prosiłbym Was o napisanie w komentarzu, czy podoba Wam się ta seria. Wystarczy nawet jak napiszesz tak i będę wiedział, że Wam się to podoba. Możecie również napisać, dlaczego Wam się podoba albo nie podoba i co by dodaliście albo usunęliście, bo to jest dla mnie ważne, żeby przyjemnie Wam się ten kanał oglądało. Ja już nie przedłużam i już dojeżdżamy do sklepu. Kurde, tak szczerze, to tutaj jest przyjemnie tak wrócić po ponad 3 miesiącach, bo tyle minęło od ostatniego filmu, ale widzę, że jacyś dziwni ludzie Maciek, się pojawili, Maciek, co na środku parkingu skaczą. Chłopie, co ty tak skaczesz, co jak ktoś cię nie zauważy i w ciebie wjedzie? Maciek, no nie poznajesz mnie. To przecież ja Damian. Panie, ja żadnego Damiana nie znam, chyba ci się coś pomyliło. Nie no, Maciek, musisz znasz mnie, to ja Damian Pierdzitorebka, chodziliśmy razem do podstawówki. Nie no, nie gadaj, to serio ty? Chodź, przejedzmy się, nie będziemy tak w deszczu stać. Mam do ciebie pytanie, co ty tu robisz, jak ty w 7 klasie wyjechałeś do rodziny w Krakowie i tam miałeś zamieszkać? Po prostu wyjechałem i wróciłem około miesiąc temu. No to ciekawie, gdzie ty mieszkasz, może do domu cię podwiozę. W Słowinie 8, tam mój wujek mieszka i ja razem z nim zamieszkałem. Dobra, to cię tam podwiozę. Dzięki za podwózkę, Maciek. Spoko, zadzwoń czasami, to sobie pogadamy. Dobra, jutro zadzwonię. Teraz pojedziemy ponownie do sklepu, bo przez to, że tam Damian był, to nie zrobiłem zakupów. Już dojeżdżamy, straszna ulewa dziś jest, po prostu ta pogoda to jakaś masakra. A więc ja idę kupić to, co potrzebuję i widzimy się za chwilę. Ja już wróciłem, no i wydałem równe 100 zł, więc tyle schodzi z naszego konta, no a teraz jedziemy do kościoła na mszę. Już 1,5 godziny tak pada, jak cały czas tak będzie, to zaraz Darłowo zamieni się w jezioro. Chyba spróbuję wstąpić jeszcze na stację, bo mam mało paliwa. A więc idę zapłacić za paliwo i widzimy się za chwilę. Zapłaciłem, no i teraz jedziemy do kościoła. Już dojechaliśmy, więc teraz idę do kościoła.
Już wróciłem, no i na koniec dnia pojedziemy do naszego biznesu z jagodami, może coś tam się uda zarobić. Mam nadzieję, że dalej stoi, bo chwilę mnie tam nie było, ale prosiłem dziadka, żeby raz na jakiś czas tam jeździł. Już dojeżdżamy i widzę, że na szczęście nasz biznes stoi, ja chwilę sobie poczekam i was poinformuję, jak ktoś przyjedzie. O, w końcu ktoś jedzie, mam nadzieję, że to do mnie, oparkuję, w końcu coś zarobię, ma fajne autko, to może dużo kupi. Dzień dobry panu. No witam, witam serdecznie, ile dla pana jagódek? To dla mnie 2 kilo jagód. Dobrze, już daję. Dziękuję bardzo za jagódki, miłego dnia życzę. Ja również dziękuję, zapraszam ponownie. A więc niestety dziś był tylko jeden klient, więc 30 zł wpada na nasze konto, no a teraz będę już wracał do domu. A więc ja jadę i widzimy się, jak już dojadę do domu. Już dojeżdżamy i chciałbym na koniec przypomnieć o Discordzie, do którego link macie w opisie, i o tym, że każdy subik to 5 zł dla Maćka. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku, więc nara.